Szok nienowierzania Stanowiska Jackowski mówi wprost: PiS będzie rządzić do 2021 roku, a więc przez najbliższe dwa lata. PiS nie dotrwa do końca swojej kadencji, do końca czterech lat. No właśnie, co takiego się wydarzy? Co będzie się działo, że praktycznie nastąpi koniec panowania pisów w 2021 roku, taką wizję snuje Jasnowicja o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Ale na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawiam szokującą wizję, szokującą przepowiednię, praktycznie kilka dni zaraz po wyborach, po głosowaniu. Wizja, która nie jest tak naprawdę optymistyczna dla zwolenników. PiSu, ponieważ zakłada ona, że w 2021 roku PiS zakończy swoją kadencję. Jackowski powiedział w ten sposób, że on widzi, że PiS będzie praktycznie rządził dwa lata i później koniec. Nie potrafi tak naprawdę tego wytłumaczyć, o co chodzi, co będzie miało miejsce, po prostu miał taką wizję, tak? miał taką wizję, jeśli chodzi o przyszłość. Pamiętajmy, że wiele tak naprawdę wizji Jasnowidza Jackowskiego sprawdziło się, tak. chociażby ostatnio poszukiwanie Piotra Staraka woźniaka, czy na przykład wojna Turcja, z, z, Turcja, która atakuje Syrię, na dobrą sprawę, no to jest wojna jednostronna. To praktycznie Jasnowic już przewidywał w marcu tego roku 2019 roku. Wydarzenia, które miały miejsce na przełomie września i października. Wiele takich rzeczy praktycznie tutaj wydarzeń przewidział Jasnowic. No właśnie, no i teraz to Jasnowic mówi w ten sposób, że praktycznie PiS będzie rządził dwa lata. Że PiS będzie rządził dwa lata. No to jest szokująca tak naprawdę wizja, bo tak, pewne, dość spore praktycznie przewaga PiSu tam było bodajże 43% tam z hakiem, tak czy około 44% zdobył PiS i tutaj POKO, tak czy Koalicja Obywatelska zdobyła 27 czy 28% głosów. No a tu się okazuje, że praktycznie będą się tylko cieszyć władzą przez dwa lata. Przez dwa lata nieprawdopodobna sytuacja. Natomiast Jasnowiec nie, nie wie tak naprawdę, czym to będzie spowodowane. No i teraz tak, a propos pisu, tak, że tutaj jasnowiec mówi w ten sposób, że opozycja tym razem podczas właśnie tych wyborów będzie zwarta, to opozycja będzie się trzymała razem. No wcześniej to wiemy, że to po prostu różnie wyglądało jeśli chodzi o te partie opozycyjne. No i opo opozycja będzie tak naprawdę punktować rządzących, będzie punktować merytorycznie rządzących. Wiemy tak naprawdę teraz, tak, że już praktycznie opozycja ma większość w Senacie, więc może dużo rzeczy praktycznie blokować ostatecznie projekty ustaw. Natomiast tutaj, właśnie Jasnowic mówi w ten sposób, że opozycja będzie zwarta, opozycja będzie punktować, że będzie merytoryczna, że będzie praktycznie punktować te błędy rządu. Mało tego, co będzie przemawiać tak naprawdę na niekorzyść PiSu, to ceny będą galopować, tak galopujące praktycznie ceny, które zniechęcą społeczeństwo do PiSu. Poza tym, PiS będzie dla społeczeństwa nudne. Ludzie przyzwyczają się tak naprawdę do programu 500, to będzie już po prostu coś oczywistego. No i tutaj opozycji będzie tak naprawdę łatwiej punktować niż partii rządzącej rządzić, tak? No bo partia rządząca też musiałaby po prostu tworzyć nowe projekty nowe po prostu projekty, które by zaspokoiły zapotrzebowanie społeczne. Natomiast tutaj właśnie Jasnowickowski mówi w ten sposób, że opozycja będzie punktować. Kolejna sprawa to to, że PiS rozbije koalicję PSL i cookies. To dosyć ciekawa sytuacja, ale tak myślałem też, tylko ja myślałem inaczej, że po prostu Kukis się przyłączy do PSL, do PiSu. Chociaż Cookies ostatnio mówił, że on nie o nie, nigdy w życiu po prostu i tak dalej. No, może nie mówił w ten sposób, ale tam były takie po prostu informacje, że jak na razie nie ma takich wizji, tak, żeby po prostu przyłączyć się do PiSu. Pamiętajmy, że w polityce wszystko jest zmienne, tak? No, i teraz tutaj mówi, że Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób, że PiS rozbije koalicję PSL i Cookies, przyciągnie tak naprawdę sobie PSL z, tej, z tych dwóch ugrupowań, że PSL tak naprawdę będzie po cichu wspierać działania PiSu. PSL będzie po prostu po cichu wspierać działania PiSu. No, PSL to tak naprawdę nie byłaby to nowość, tak, bo PSL wcześniej wspierało tak naprawdę działania yy, Platformy Obywatelskiej, tak, czy, czy tutaj dzisiaj byśmy powiedzieli, że Koalicji Obywatelskiej. PSL zawsze po prostu tam gdzieś jest w orbicie tych dużych partii, tak, no, bo wydaje się być takie neutralne, a z drugiej strony, no, partie, które mają większość w Sejmie, czy po prostu yy, chcą mieć pewną tą większość praktycznie w Sejmie, no, to chcą też po prostu mieć poparcie praktycznie Jakiejś mniejszej partii, tak mniejszego grupowania. No i PSL, właśnie, może być tutaj, może po prostu tak, może po prostu po, popierać PiS. Tak, według Jasnowidza Jackowskiego, pamiętajmy, tak, no bo mogą być deklaracje oczywiście zaprzeczenia, jeśli chodzi o przywódców PSL-u. Natomiast Jasnowidz mówi w ten sposób, że po cichu tak naprawdę będzie taka deklaracja popierania siebie czy wspierania. No i teraz, no właśnie, PiS będzie chciał dogadać się z psl z PSL-em, tak mówił dokładnie. Tutaj jasnowic jackowski. Także dosyć ciekawa sytuacja. Jasnowic mówi też w ten sposób, że lewica, tak, czy też po prostu opozycja, będzie bardziej merytoryczna, będzie tak naprawdę blokować tutaj działania rządu i będzie się kojarzyć tak naprawdę opozycja dla społeczeństwa w sensie pozytywnym, bo będzie takim żandarmem, które będzie pilnować rządu który będzie stać, stać na straży tutaj rządu, tak będzie po prostu pilnować rządu. Także lewica, ta opozycja, czy tu po prostu, czy koalicja obywatelska, będzie właśnie stać, stać na takiej straży tutaj, takie, będzie taką funkcję z żandarma, także będzie po prostu przyglądać się to, co robi rząd. No, muszę powiedzieć, że to dosyć ciekawa wizja, dosyć ciekawa przepowiednia, bo zawsze po prostu jest takie oczekiwanie, jakby ze względu, jakby po prostu od społeczeństwa, żeby patrzeć na ręce przywódców, tak? nawet jakby by oni byli najbardziej ukochani, tak, dawaliby wszystko, po prostu pieniądze na każdym kroku, budowali drogi, i wszystko było z darmo i tak dalej, no to zawsze po prostu ludzie chcą, żeby po prostu ktoś patrzył na ręce rządzących. No i rzeczywiście, opozycja może tak naprawdę pełnić tą rolę, tak? Po prostu może tutaj patrzeć. Na ręce, tak, na, na, w cudzysłowie oczywiście, na ręce rządzących, co oni robią, co wykonują. No dosyć ciekawa wizja. Tutaj, właśnie Jasnowiec Jackowski mówił, że dwa lata widzi po prostu tej kadencji pisu, tak? Kadencji po prostu pisu. Czyli jeżeli dzisiaj zostały po prostu wybrani, w 2019 roku odbyły się wybory do Sejmu. I Senatu, no to na dobrą sprawę rządziliby do 2021 roku, tak? Rządziliby praktycznie do 2021 roku. No, ja powiem szczerze, że ja wiem, co może się wydarzyć. Nie chcę mówić po prostu to teraz, może nagrać na ten temat filmik, ale domyślam się, co może po prostu, no znaczy, nie wiem, co może mieć jasnowizetkowski, ale wiem, co tak naprawdę, co może doprowadzić do tego, że może później nastąpić rozpad, tak. No, ale na, jeżeli zostawicie pod tym filmikiem 5000 łapek do góry, to zrobię taki filmik. No właśnie, także, no jestem ciekawy, tak naprawdę. No, to też by było kuriozalne troszeczkę i groteskowe, tak, no bo z jednej Strony PiS realizowałby wszystkie te obietnice, propozycje i tak dalej, w sensie programy społeczne 500, plus, 13, 13 emerytura, bodajże tak, tanie leki dla emerytów, pieniądze dla niepełnosprawnych, podniesienie pensji minimalnej, a z drugiej strony wygrałoby te wybory, tak, tak teraz wygrali, i potem by rządzili tylko dwa lata. No to jest kuriozalna tak naprawdę sytuacja, czyli albo to musiało być po prostu spowodowane z jakimś mocnym wydarzeniem, tąpnięciem na scenie politycznej. Jakaś mega, praktycznie afera, albo śmierć jakiegoś przywódcy, polityka, po której praktycznie ta partia nie mogłaby się odnaleźć, człowieka kluczowego dla tej partii. Albo na przykład sytuacja, gdzie tak naprawdę tutaj no, byłby bunt społeczny, tak? No bo to też jest taka ciekawa rzecz, że na przykład Jasnowid Zackowski w jednej z wizji to jest wizja jakby po wyborach już do Sejmu Snatu. Natomiast jeszcze przed tymi wyborami Jasnowie Zackowski mówił o tym, że w momencie, kiedy PiS zwycięży, rozpocznie tak naprawdę zmiany dotyczące konstrukcji państwa. Już nie pamiętam, czy do, do, dokładnie w ten sposób mówię, ale jakby podstawy tutaj państwa. Być może te po prostu zmiany będą wszędzie, Taką stronę, że tak naprawdę wywoją bunt społeczny, tak, że ludzie po prostu wyjdą na ulicę, że praktycznie wyjdą na ulicę i będą się buntować w największych miastach te strajki. No i może do tego dojść, że na przykład po prostu rząd tutaj poda się do dymisji, czy zostaną rozwiązane wybory wcześniejsze. A może to będzie jeszcze spowodowane innym scenariuszem, na przykład PiS będzie szedł swoją drogą, zupełnie przeciwną stroną niż Unia Europejska. Wiadomo, że jesteśmy w Unii Europejskiej, musimy wypełniać zobowiązania i przepisy, które narzuca nam Unia Europejska. I może się na przykład okazać, że w pewnym momencie, no, na przykład będzie znak zapytania, że Unia Europejska będzie chciała nas wyrzucić z, ze swojego po prostu grona państw, tak? To będzie powodowało bunt społeczny, i wtedy po prostu rząd poda się do dymisji, tak? No, też, tak, też taka może być po prostu sytuacja ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, bo no, dwa lata to jest tak naprawdę w polityce mnóstwo czasu, tak, mnóstwo czasu, e, to jest po prostu bardzo dużo, tak, do tego czasu może się mnóstwo rzeczy zmienić. Natomiast rzeczywiście, e, rzeczywiście po prostu tutaj Jasnowid mówi, że miał taką wizję, tak, bo Jasnowid został zapytany przez dziennikarza faktu, e, zaraz praktycznie, e, jeszcze, jeszcze praktycznie po prostu przed tymi, e, przed ogłoszeniem tych wyników w, wyborów, bo fakt przygotował praktycznie artykuł na temat zaraz po wyborach, tak, jaka przyszłość będzie tej partii i tak dalej. Jasnowiec Jackowski jechał samochodem i dokonał właśnie tej wizji, stanął po boczu i dokonał tej wizji i jemu się skojarzyło od razu, że właśnie PiS będzie rzucił tylko dwa lata, połowę swojej kadencji. No to dosyć ciekawa, ciekawa dosyć wizja, dosyć ciekawa przepowiednia. No też trzeba pamiętać, że praktycznie tutaj widać duże wahania skokowe, jeśli chodzi o partie, jeżeli na przykład nie mają tego przywódcy jeżeli po prostu y, musi jednak być przywódca, jedna osoba, persona, która po prostu zarządza całą tą praktycznie partię, Natomiast gdyby na przykład jakiejś postaci zabrakło, no to ta partia może być w rozsypce, tak. Oczywiście ja nie, nikomu nie życzę nic źle i tak dalej, tylko mówię tutaj pewne scenariusze, tak, no bo zakładamy, że tak, z, 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 zgadzamy się z tym, że na przykład ta wizja, jasna się zrealizuje. No ale co takiego musiało być spowodowane, co? Wojna będzie, wojska jakieś obce po prostu wkroczą do państwa polskiego, raczej, no nie wiem, mało to prawdopodobne, tak. Polacy będą bardziej się angażować w działania wojenne na Bliskim Wschodzie, będą, mogą wysyłać wojska swoje tam na ten Albo w miejsc na świecie. Natomiast tutaj praktycznie ta kadencja by trwała dwa lata, albo będzie po prostu bunt społeczny, tak? Bunt społeczny przeciwko tym zmianom, na przykład przeciwko tej ingerencji, właśnie, w podstawy ustroju państwa polskiego, tak? Czy, czy funkcjonowania państwa polskiego. Przypominam, że to jest po prostu przepowiednia, że to jest wizja, a nie tak naprawdę, jakby poglądy polityczne, bo to jest, jakby zupełnie inna sprawa. Przedstawiam wizję, przepowiednie, oraz raz analizuję je na podstawie tych informacji, które mamy. Natomiast niewątpliwie e, mnóstwo rzeczy, które po prostu przedstawiał Jasnowie one się zrealizowały, tak? E, mnóstwo faktycznie rzeczy. No, jestem ciekaw, tak czy rzeczywiście. Może to też będzie taka sytuacja, że tak naprawdę e, być to związane z ustawą 447. Czyli na przykład rząd amerykański uruszy tą ustawę, będą te roszczenia, polski rząd będzie musiał po prostu wypłacić, i na przykład okaże się, że jesteśmy niewypłacalni bankrutami i rząd się poda dymisji. Albo inna sytuacja, okaże się po prostu, że rząd będzie po prostu w fatalnej sytuacji gospodarczej i za dwa lata praktycznie no, rząd będzie musiał po prostu podać się do dymisji, rozwiązać, rozpisać nowe wybory, bo na przykład ym, sytuacja gospodarcza, ekonomiczna czy stan kasy w kasie będzie kiepski i będą musieli praktycznie rozpisać nowe wybory. Także no, tych scenariuszy jest naprawdę sporo, tak naprawdę jest po prostu sporo. Natomiast no, jest to zaskakujące, bo. To jest tak naprawdę, czyli te działania PiSu nie do końca po prostu tutaj tak zostałyby zrealizowane, namęczyliby się, najmęczyli po prostu z tymi swoimi programami, a tutaj wygraliby wybory i tylko rządziliby przez dwa lata tak, czyli po prostu na dobrą sprawę, no można powiedzieć dosyzyfowa praca była, tak. No ale zobaczymy. Napiszcie w komentarzu co na ten temat co dzisiaj. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.